Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa nieustalonej liczby osób przy pomocy noży. Na portalu społecznościowym poszukiwał od 70 do 100 osób, które chciał namówić również do podkładania ładunków wybuchowych, jak też czynnej napaści na pracowników zatrudnionych w urzędach państwowych oraz bankach, jak też nawoływania do powszechnego niszczenia mienia celem spowodowania dymisji członków Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Tomasz K. pracował jako ochroniarz w jednym z budynków w centrum miasta. Wcześniej był 4 razy karany m.in. za kradzieże i posiadanie narkotyków. Prokurator po jego przesłuchaniu oraz ze względu na okoliczności i stan psychiczny podejrzanego powołał biegłych psychiatrów. Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, iż podejrzany ten z uwagi na schorzenia psychiatryczne to jest czynny proces chorobowy o charakterze psychotycznym, nie może w chwili obecnej przebywać w izolacji, jednakże istnieją warunki do jego osadzenia w szpitalu psychiatrycznym. 36-latek przyznał się do winy i został umieszczony w jednym ze szpitali psychiatrycznych na terenie Dolnego Śląska. Prokuratura czeka obecnie na kompleksową opinię psychiatryczną. Dotyczącą stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, od tej opinii uzależniamy podejmowanie dalszych czynności procesowych w sprawie. W chwili obecnej nie jestem w stanie przewidzieć terminu, w którym podejmiemy te dalsze czynności, z uwagi na to, jak już powiedziałem, podejrzany wymaga intensywnego leczenia farmakologicznego. Jak dodaje prokuratura, mężczyzna nie miał jako ochroniarz pozwolenia na broń palną. Nie miał również dostępu do broni.